Były premier Włodzimierz Cimoszewicz, obecnie eurodeputowany Koalicji Europejskiej. Dzień dobry, panie premierze, kłaniam się. Dobry pani. Panie premierze, kiedy ogląda pan, a właściwie śledzi, jeśli śledzi ten serial brazylijski, jak to już nazywają niektórzy, pod tytułem Powrót Donalda Tuska do polskiej polityki, to bardziej pan już czuje się zażenowany, czy bardziej ma nadzieję na to, że rzeczywiście taka osoba jak Tusk w tej polskiej polityce, która ewidentnie jakieś przesilenie w tej chwili przeżywa, się przyda? Proszę pani, oczywiście ten serial nie może się ciągnąć w nieskończoność i rzeczywiście już jest taki czas, żeby coś zostało przesądzone. Jak wszyscy wiemy, ci, którzy się interesują polityką, za dwa dni jakieś decyzje powinny zapaść. Jakie? To zobaczymy. Mnie się wydaje, że Tusk przydałby się w polskiej polityce w tych szczególnych warunkach, okolicznościach, jakie mamy. Z jednej strony przedłużają się rządy PiS-u, co najmniej jeszcze 2 lata, oby nie kolejne 4. I między innymi do tego przydałby się polityk spoza obecnych układów partyjnych, zarówno w tej konkretnej partii, którą kiedyś sam tworzył, jak i szerzej na scenie politycznej wśród partii opozycji demokratycznej. Dlatego, że ktoś to towarzystwo musi ze sobą pogodzić. Warunkiem pokonania PiS-u w wyborach jest stworzenie szerokiej koalicji proeuropejskiej. To jest możliwe. Nastroje w kraju się zmieniają ewidentnie i trzeba tę okazję wykorzystać. Powiedział pan, panie premierze, takie ciekawe zdanie przed chwilą, że przydałaby się osoba spoza obecnego układu politycznego. No ale trudno chyba postawić tezę, że Donald Tusk jest poza tym układem politycznym. On cały czas jednak w nim funkcjonuje. On jest co prawda honorowym, ale jednak przewodniczącym Platformy. Jest szefem Europejskiej Partii Ludowej. Bardzo często komentuje to, co się dzieje w polskiej polityce, więc on nie jest spoza układu, ja się będę upierać. Wie pani, oczywiście no każde z nas może trochę inaczej to rozumieć, mówiąc to, co powiedziałem. Miałem na myśli to, że jednak nie sprawuje tych realnych, wykonawczych funkcji w określonej partii i w związku z tym w ostatnich przynajmniej latach ani nie miał okazji do nadeptywania na odciski kolegom, koleżankom w swojej partii czy w innych partiach opozycyjnych i jemu też za bardzo na te odciski nie nadeptywano, więc jemu powinno być trochę łatwiej rozmawiać, bo jak widać chociażby w ostatnich miesiącach, no, jakoś liderzy partii opozycyjnych mają kłopoty z tym, żeby usiąść, pogadać, coś uzgodnić, coś ustalić i potem tego dotrzymywać. I dlaczego sądzi pan, że akurat Donald Tusk będzie osobą, która będzie potrafiła spoić tę opozycję, a przynajmniej namówić ją do wspólnej rozmowy? Co on takiego ma, co sprawi, że go posłucha na przykład Włodzimierz Czarzasty? Proszę pani, no oczywiście jak każdy człowiek, jak każdy polityk ma swoje silniejsze, słabsze strony, robił rzeczy mądre, głupie, dobre, złe, różne mamy doświadczenia, ale nikt nie może mu odmówić zarówno bardzo dużego doświadczenia, dużej zręczności politycznej. Gdyby nie był zręcznym politykiem, to nie doprowadziłby tej stworzonej czy współtworzonej przez siebie partii do sukcesów wyborczych i nie byłby najdłużej urzędującym w ostatnim 30-leciu premierem naszego kraju. Bez tej zręczności nie zostałby szefem Rady Europejskiej. Ja obserwowałem go w tej roli uważniej. Po początkowych kilku, może nawet kilkunastu miesiącach kiepskich, potem był dobrym szefem, czy nawet bardzo dobrym szefem. To mu daje wielką wiedzę, ma wiele umiejętności. Także on ma duży potencjał nadal i w związku z tym, w moim przekonaniu, na pewno on nie zaszkodzi sprawie, która powinna w moim przekonaniu łączyć opozycję demokratyczną. Na ile wniesie nowego, a to zależy, jak ten scenariusz będzie realizowany. Mhm. Właśnie o tym też to miałem na myśli, mówiąc o decyzjach za dwa dni. Ja osobiście byłbym nieco zaskoczony, gdyby on rzeczywiście aspirował do roli przewodniczącego Platformy. Nie bardzo rozumiem, po co mu to jest potrzebne do wygrania z PiS-em, a po co mu są te wszystkie codzienne, organizacyjne sprawy partyjne potrzebne na głowie. No, oczywiście może mieć sekretarza generalnego, który będzie się tym zajmował, ale nie uniknie chociażby konieczności odpowiadania na pytania dotyczące jakichś wydarzeń w jakimś kole czy o oddziale tej partii gdzieś na daleko. Czyli pana zdaniem, panie premierze, Tuskowi nie jest przy tym powrocie potrzebna jakaś taka funkcja formalna? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem ważny jest pewien mandat polityczny, który by pochodził początkowo ze środowiska politycznego, no jego własnego, to jest naturalne. Potem powinien być wzmocniony, jeśli on by umiał do tego doprowadzić, zdobyć takie poparcie, przez rozmaite środowiska społeczne i inne partie opozycji.
Pamiętajmy o tym, że w Polsce polityka w ostatnich latach często wychodziła na ulicę. Mówię to w pewnej przenośni, a więc przed gmachy sądów, czy na ulicę, gdzie protestowano przeciwko na przykład zaostrzeniu ustawodawstwa antyaborcyjnego i tak dalej. W Polsce ożywili się obywatele, ożywiły się rozmaite ruchy społeczne. Nastroje w tych środowiskach społecznych falują, bo czasami jest więcej energii, potem jest więcej rozczarowania, ale na pewno jest tam obecne oczekiwanie na to, żeby jednak pójść do przodu. I Tusk powinien, jeśli się podejmie takiej roli, powinien ze wszystkimi nimi rozmawiać. Wie pani, ja mam osobiste doświadczenie dokładnie sprzed 30 lat, kiedy w 90 roku wraz z Aleksandrem Kwaśniewskim tworzyliśmy Sojusz Lewicy Demokratycznej, który wtedy był szeroką koalicją polityczną, obejmującą 17 różnych organizacji, partii, ruchów feministycznych i tak dalej. To jest trudne, ale to jest do zrobienia. Jeśli można było to zrobić 30 lat temu, w bardzo trudnych warunkach, na pewno można to zrobić teraz. Tylko pytanie, co wydarzy się w sobotę? Jeśli pana zdaniem to na przykład będzie tak, że będziemy mieli nie koniec serialu, o którym wspomnieliśmy na początku, tylko finał sezonu, powiedzmy, i ten serial nadal będzie trwał, no to chyba będzie niedobrze dla Platformy Obywatelskiej, bo wydaje się, że to już ta struna jest tak mocno przyciągana, że ludzie chcą konkretu, ludzie chcą usłyszeć konkret. I zastanawiam się, że gdyby było tak, jak mówi pan, czyli że Tusk nie zajmuje żadnego formalnego stanowiska, a jedyne co robi, to wychodzi na scenę i zapewnia Platformę o swoim wsparciu i o tym, że będzie pomagał tak, jak będzie mógł, no to my będziemy w tym samym punkcie, w którym jesteśmy w tej chwili. Ja nie zupełnie to mam na myśli. Ja uważam, że to nie powinno się ograniczać do jego słów poparcia, deklaracji poparcia dla Platformy. Wprost przeciwnie, tam powinien być ogłoszony pomysł polegający na tym, że Tusk powinien zostać kandydatem opozycji na premiera. I Tusk powinien uzyskać najpierw mandat ze strony Platformy, później zabiegać o rozszerzenie i wzmocnienie tego mandatu w innych środowiskach politycznych i społecznych do tego, żeby prowadzić rozmowy na temat stworzenia koalicji wyborczej, która byłaby jednocześnie koalicją rządową. Z góry by się to przesądzało. Gdyby mu się udało uzyskać szerokie poparcie, to oczywiście jest ryzykowne. Ja mam pełną świadomość tego. Gdyby mu się udało uzyskać takie poparcie, on mógłby za powiedzmy pół roku stworzyć coś w rodzaju rzeczywistego gabinetu cieni, do którego mógłby wyznaczyć w porozumieniu ze wszystkimi partnerami politycznymi i społecznymi osoby o niekwestionowanym autorytecie, górujące zdecydowanie nad obecnymi członkami rządu, mógłby w ten sposób z jednej strony wzmocnić tę ofertę polityczną, z drugiej strony uniknąć po, wierzę w to, wygranych wyborach, uniknąć wszystkich tych korowodów związanych z tworzeniem koalicji rządowej po, kiedy się wszyscy kłócą o stanowiska, prawda, i tak dalej. To byłoby posunięcie niespotykane do tej pory na polskiej scenie politycznej, w polskim życiu takie politycznym. Takie uprzedzenie wypadków trochę. Tak, ale w moim przekonaniu pozwoliłoby tak, po pierwsze opozycji przejąć inicjatywę, co jest zawsze pierwszym warunkiem sukcesu. Po drugie, byłby to niezwykle silny komunikat, który byłby odebrany przez bardzo dużą część społeczeństwa i rozważony przez tych ludzi. Po trzecie, oczywiście przecież nikomu nie powinno w opozycji, także Tuskowi, chodzić o to, żeby zdobyć 100% poparcia. Wystarczy zdobyć łącznie ponad 50% poparcia i to jest w zasięgu możliwości opozycji, powtarzam, połączonej. Połączonej, tak, bo tylko zsumowane rzeczywiście wyniki sondażowe dają zwycięstwo nad Prawem i Sprawiedliwością. Dobrze, panie premierze, ale jest tak, ja się uczepiłam tej soboty, ale ona jest niezwykle ważnym dniem. Wiemy, że w sobotę nie będziemy mogli usłyszeć tego, że Donald Tusk jest kandydatem na premiera opozycji zjednoczonej, no bo tej opozycji zjednoczonej jeszcze nie ma, to jest dopiero praca, którą ewentualnie Tusk będzie musiał wykonać. W przeciwnym wypadku będzie taki sam falstart, jak było w przypadku tej koalicji 276, kiedy pozostałe ugrupowania opozycyjne zirytowały się niemiłosiernie, że padła propozycja bez wcześniejszych konsultacji. Więc co pana zdaniem powinniśmy usłyszeć w sobotę od tych trzech tenorów, tak to nazwę, Platformy Obywatelskiej, żeby powiedzieć, okej, okay, to jest rzeczywiście jakiś przełom, jakiś coś, co możemy traktować jako poważny projekt polityczny? To, co ja sugeruję, nie powinno być przedstawiane jako decyzja o tym, że Tusk jest kandydatem na premiera, zwłaszcza w imieniu opozycji. Skoro nie było rozmów, nie było takiego upoważnienia, to powinno być zaprezentowane jako polityczna propozycja poważnej partii opozycyjnej. I wtedy zarówno Tusk powinien podjąć rozmowy, działania rozmaite, jak i powinno to być wspierane lojalnie
przez polityków tego środowiska politycznego, w tym przez Rafała Trzaskowskiego, przez pana Budkę, przez pana Schetynę i tak dalej. No, przez wszystkich, którzy mogą pomóc. To trzeba robić delikatnie, z respektem, szacunkiem dla wszystkich partnerów, żeby właśnie nie poczuli się jakoś instrumentalnie traktowani. Ponadto niektórzy niezbędni partnerzy są dzisiaj w notowaniach silniejsi od Platformy Obywatelskiej, więc oni mogą w ogóle z pewną niechęcią do tego podchodzić. No ale tak to jest. Jeśli się chce zrobić rzeczy duże, trzeba często postępować w sposób niekonwencjonalny, ale bardzo umiejętny. Tusk te umiejętności oczywiście ma. Jeśli nie miał ich, czy nie okazywał ich wtedy, kiedy był premierem, trzeba przyznać, że również dosyć autorytarnie rządził swoją partią, to na pewno ich nabył w Brukseli, wtedy, kiedy musiał skutecznie współpracować z dbającymi o swój prestiż, swoją pozycję, premierami, prezydentami państw członkowskich. Wspomniał pan przed chwilą o silniejszych, przynajmniej w sondażach, partnerach Platformy Obywatelskiej na opozycji. I stąd moje pytanie. Gdyby pan był na miejscu Szymona Hołowni, to pan by się zgodził na takie rozwiązanie? W momencie, kiedy bardzo ciężko pracuje od grubo ponad roku, ta praca przynosi sondażowe, na razie to będę podkreślać uparcie, efekty, ma ewentualnie też szansę powalczyć, na przykład zupełnie hipotetycznie, o fotel premiera i rezygnuje z tych ambicji na rzecz Tuska? Tak, zgodziłbym się, proszę pani, zakładając, że panu Hołowni rzeczywiście chodzi o zrobienie czegoś dobrego dla kraju. Chociaż oczywiście może mieć, to jest ludzkie, swoje także osobiste ambicje. Ale powinien ja już jako polityk mieć świadomość, że jego dosyć wysokie notowania dzisiaj, po pierwsze, nie są same w sobie takie znowu imponujące. Po drugie, że on jeszcze nie stworzył takiej silnej, umocowanej lokalnie struktury politycznej. W związku z tym te notowania dotyczą głównie jego osoby. On może zachorować na grypę, może się ujawnić nawet jakiś nieprawdziwy skandalik, który może załamać te notowania. W związku z tym powinien mieć świadomość, że jego dzisiejsza satysfakcjonująca go pozycja nie musi mieć charakteru trwałego. Po drugie, lepiej jest być uczestnikiem, poważnym uczestnikiem na poważnych, na dobrze sformułowanych warunkach zwycięskiej koalicji niż przegranym największym ugrupowaniem opozycyjnym. To jest dla mnie zupełnie jasne. W związku z tym ktoś, kto myśli w kategoriach poważnej skuteczności politycznej, przez poważną rozumiem umiejętność realnego przejęcia władzy, powinien być otwarty na porozumienie, na szukanie porozumienia, także z kimś, kto no, jest jednak na przykład w skali międzynarodowej bardziej rozpoznawalny, ma większą łatwość kontaktów i tak dalej. Pamiętajmy, że poza porządkowaniem spraw w kraju, okropnie często zniekształconych przez rządy pisowskie, po takich zwycięskich wyborach będzie pilna potrzeba uregulowania całej masy spraw w relacjach międzynarodowych, z Unią, z rozmaitymi krajami i tak dalej. I na przykład z całym respektem i sympatią dla pana Hołowni nie mam wątpliwości, że Tusk ma wszelkie dane, żeby zrobić to skuteczniej i szybciej. I ostatnie dnie pytanie w tym wątku Donalda Tuska, panie premierze. Przeciwnicy jego powrotu, także wewnątrz Platformy Obywatelskiej, choć jest ich niewielu, ale przede wszystkim politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że powrót Tuska to będzie takie odnowienie tego, co już odeszło, czyli tej polaryzacji takiej jeszcze silniejszej niż obecnie polskiej sceny politycznej i podzielenie jej na spór Kaczyński kontra Tusk. I że to już było, to nie wróci i jeśli by wróciło nawet, to z korzyścią dla prezesa Prawa i Sprawiedliwości, a nie z korzyścią dla opozycji. Jak pan odnosi się do takiego argumentu? A ja to widzę inaczej. Ja nie wiem, dlaczego to miałoby być z korzyścią dla Kaczyńskiego. W każdej osobistej konfrontacji Kaczyński przegra z Tuskiem. To jest według mnie poza jakąkolwiek dyskusją. Po drugie, dzisiaj nastroje społeczne są takie, jakie są. PiS ma mniej więcej około 30-30 kilku procent poparcia, a właśnie antypisowska opozycja ma 45-50, a czasami ponad 50% poparcia. To mówi coś o nastawieniu zmieniającym się na niekorzyść PiS-u, nastawieniu większości społeczeństwa. To jest jakby zapowiedź możliwego poparcia dla Tuska. Jego dosyć złe notowania w tych wszystkich sondażach, kiedy ludzie byli pytani, czy chcą jego powrotu, czy nie,
No, tego nie lekceważę, tylko że mimo, że jak pani wspomniała, czasami coś tweetuje i tak dalej, pewnie 90% Polaków wpisów na Twitterze nie czyta, więc on dla całej masy ludzi od 7 lat jest nieobecny. Dlatego też wydaje mi się, że przy jego ewidentnych umiejętnościach politycznych byłby w stanie w ciągu kilku miesięcy zmienić to nastawienie. A że to jest powrót do tego zasadniczego podziału, no a co my mamy w Polsce, jak nie zasadniczy podział? No jednak mamy zasadniczy podział pomiędzy tworzeniem systemu autorytarnego, naruszaniem praworządności przez rządzącą tak zwaną Zjednoczoną Prawicę, która jest coraz mniej zjednoczona, i tymi, którzy chcieliby właśnie powrotu do pewnych zasad i wartości, które wyznawaliśmy, które respektowaliśmy w bardzo wysokim stopniu, też nie idealnie, ale w bardzo wysokim stopniu. Polska była w całym demokratycznym świecie jeszcze 7 lat temu traktowana z uznaniem jako niemalże prymus, gdy chodzi o tworzenie liberalnej demokracji i gospodarki rynkowej, skutecznej gospodarki rynkowej. Więc ten spór, to zderzenie fundamentalne jest nieuniknione. Oczywiście, gdyby na przykład Tusk zdecydował się zrobić to, co ja sugeruję, czyli na przykład tworzył gabinet cieni i z opozycją w tej chwili negocjował program nie tylko wyborczy, ale rządowy, no to byłby to dodatkowy silny argument, pokazujący jednak, że opozycja jest po prostu przygotowana do rządzenia i może to realnie zacząć robić w dzień po ogłoszeniu wyników wyborów oficjalnych przez Sąd Najwyższy. Panie premierze, to teraz a propos tego europejskiego porządku prawnego. Dwojgu sędziom polskim państwo będzie musiało wypłacić po 20 tysięcy euro odszkodowania, dlatego że według Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu sędziom odmówiono prawa do sądu, czym naruszono Europejską Konwencję Praw Człowieka. Chodzi oczywiście o zwolnienie ich faksem, chyba o ile się nie mylę, w latach 2016 i 2017 przez Zbigniewa Ziobrę, więc to oznacza, że my jako podatnicy za decyzję Ziobry będziemy musieli płacić. Oczywiście resort sprawiedliwości ten wyrok określił jako przykład, tutaj cytat, niedopuszczalnego upolitycznienia Trybunału. To jest kolejne odcięcie się od wyroku europejskich sądów. Czym to się pana zdaniem skończy? Proszę pani, więc rzeczywiście ci młodzi chłopcy z kierownictwa resortu sprawiedliwości mają wielką łatwość w takim lekceważącym komentowaniu decyzji, wyroków zarówno Trybunału Sprawiedliwości Unii, jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ze Strasburga, o którym pani w tej chwili wspomniała. To dowodzi tego, że nie mają nic innego do powiedzenia. Cała sytuacja jest oczywiście od początku żenująca. Pozbawienie ludzi możliwości odwołania się od podjętej decyzji, niezależnie od tego, jak ona została zakomunikowana, narusza elementarne zasady prawa, państwa praworządnego. I sąd, oczywiście, oczywista słuszność tego wyroku strasburskiego. Tak, my wszyscy za to zapłacimy, tak jak się skarb państwa zawsze ponosi tę materialną odpowiedzialność. Ja bym przestrzegał przed takimi wypowiedziami, których konsekwencją mogło być ewentualne niewykonywanie wyroku, dlatego że Polska by w ten sposób dołączała w sposób jawnie do tych państw autorytarnych, które całkowicie lekceważą sobie wyroki między innymi tego sądu. Rosja, która należy do Rady Europy i która jest objęta właściwością Trybunału Praw Człowieka, ma ponad 1000 wyroków tego Trybunału niewykonanych, nierespektowanych. Mhm. Ktoś może powiedzieć, no i co? No to, że nikt nie ma wątpliwości, że to jest państwo autorytarne, że to jest państwo niepraworządne i w związku z tym to państwo odczuwa to w swoich relacjach ze sporą częścią reszty świata. No dobrze, tylko teraz pytanie, panie premierze, jakie konsekwencje takie postępowanie Ziobry będzie miało, także w takim wymiarze bardzo przyziemnym, czyli oczywiście pytam o pieniądze, o kwestię powiązania właśnie praworządności z wypłatą środków unijnych. To jest kolejny kamyczek do ogródka, który może zaważyć na tym, że my przez politykę Zbigniewa Ziobry i jego resortu stracimy bardzo poważne pieniądze. Tylko teraz pytanie, czy to jest teoria, czy pana zdaniem unijni urzędnicy, już tak w cudzysłowie powiem, rzeczywiście doprowadzą do tego, że ten mechanizm realnie wejdzie w życie? Tak, proszę pani, ja nie mam wątpliwości, że on realnie wejdzie w życie. Mhm. Obserwuję to od 2 lat, będąc w Europarlamencie, kiedy najpierw parlament naciskał na to, żeby stworzyć takie powiązanie finansów z respektem dla praworządności. Później to słynne rozporządzenie stworzone wspólnie przez parlament i Radę Europejską w grudniu ubiegłego roku zostało
sporządzone, wydane. Ono obowiązuje od 1 stycznia. Komisja wstrzymuje się ze stosowaniem, czekając na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie wniesionej przez Polskę i Węgry, twierdzące, że owo rozporządzenie jest sprzeczne z traktatami europejskimi. W moim głębokim przekonaniu nie jest sprzeczne. Trybunał działa w tej chwili w przyspieszonej procedurze, o którą wniósł Parlament Europejski. Jednocześnie Parlament Europejski niedawno przyjął rezolucję, w której ostrzega Komisję Europejską, że oskarży ją o niewykonywanie jej obowiązków przed tym, że Trybunał Sprawiedliwości. Procedura jest taka, że mniej więcej za 4 miesiące Parlament ostatecznie będzie musiał się zdecydować, czy wniesie takie oskarżenie, czy nie. To prawdopodobnie zbiegnie się w czasie z orzeczeniem Trybunału w tej sprawie polsko-węgierskiej. Zakładając, że orzeczenie stwierdzi, że rozporządzenie wiążące pieniądze z praworządnością jest zgodne z traktatami, Komisja Europejska uzyska całkowitą pewność, że może działać i jednocześnie pewność, że musi działać. I wszystkie tego typu wydarzenia, to jest oczywiście nie jedyne, jak to, o którym kilka minut temu rozmawialiśmy, czyli odrzucanie wyroku Trybunału Praw Człowieka ze Strasburga, Trybunału, który działa w oparciu o Europejską Konwencję Praw i Wolności Zasadniczych, będącą również elementem porządku prawnego Unii Europejskiej, będzie dodatkowym argumentem na rzecz energicznego działania. A pamiętajmy, że to rozporządzenie dotyczy pieniędzy nie tylko z budżetu unijnego, ale także z tego słynnego Funduszu Odbudowy, tego nowego środka finansowego Unii Europejskiej. I w związku z tym Komisja może rzeczywiście bardzo boleśnie uderzyć w rząd. Komisja, jak mi wiadomo, będzie robiła wszystko, żeby pieniądze, które miałyby dotrzeć poniżej rządu, na przykład do samorządu terytorialnego, do rozmaitych organizacji pozarządowych, żeby były nietykalne i żeby dotarły. Natomiast rząd odczuje, bo się wszystkie projekty finansowe nie będą bilansowały. Czyli Nowy Ład między innymi. Panie premierze, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Na Telegramie zostały opublikowane prywatne dane, między innymi prywatne maile i numery telefonów wyższych oficerów polskiej armii. Zjednoczona Prawica mówi, nie wolno tego komentować, nie wolno tego cytować, nie wolno zadawać pytań, bo to jest wpisywanie się w narrację tego, kto nas zaatakował. Czy rzeczywiście uważa pan, że zadawanie pytań przez dziennikarzy w tej sprawie, domaganie się wytłumaczenia i cytowanie treści tych maili jest nieodpowiedzialne i powoduje, że ja pytając wpisuję się w narrację rosyjską? Proszę pani, po pierwsze nie wiadomo, jak to się stało, że te maile wyciekły. A Wirtualna Polska, na której koncie, z której konta korzystał pan Dworczyk, twierdzi, że nie było włamania, że zawartość jego tej skrzynki pocztowej została wykradziona po zastosowaniu loginu i hasła. Ktoś znał ten login i ktoś znał to hasło. Nie ma śladów włamania. W związku z tym te wszystkie twierdzenia o hakerach rosyjskich na razie przynajmniej nie mają podstawy. Natomiast to, o co pani pyta, proszę pani, co to znaczy wpisywanie się w narrację rosyjską? Jeżeli to się ukazało na Telegramie, to mogłoby się zresztą ukazać na dowolnej platformie internetowej, cyfrowej, dlatego że w każdym świecie można w każdym państwie na świecie można przeczytać co na dowolnej platformie się ukazało. No ale na tym rosyjskim Telegramie. To znaczy, że Rosjanie znają to, przeczytali te numery telefonów, te adresy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym dalsze jakby powielanie czy ujawnianie tego nie oznacza zdradzenia czegokolwiek. Jeżeli zamykają wam, dziennikarzom, usta, to tylko ma to taki skutek, że Polacy nie mają się prawa tego dowiedzieć, co Rosjanie już wiedzą. To jest absurdalne. Ja bym oczywiście tych prywatnych telefonów i adresów nie podawał ze względu na to, że należy po prostu respektować zasady ludzkiej prywatności. Panie premierze, tylko jaki wniosek z całej tej sytuacji płynie? Bo Prawo i Sprawiedliwość zdaje się stosować taką taktykę pod tytułem Polacy nic się nie stało. To jest tak, zupełnie nic dziwnego, że z prywatnych maili się korzystało. Nikt nie sypie głowy popiołem. Ja już nie mówię o wyciąganiu wniosków czy konsekwencji, ale nawet nie padło słowo przepraszam, bo nic się nie stało. Proszę pani, to jest obrona zrozumiała w tym znaczeniu, że żadnej innej sensownej nie ma. Ta też nie jest sensowna, ale każda inna jest z ich punktu widzenia gorsza. Oczywiście, że gdyby zachowywali się
powiedziałbym pryncypialnie, szacunkiem dla prawa, dla zasad i tak dalej, to Dworczyk powinien polecieć ze stanowiska natychmiast. Tak naprawdę powinna być otwarta kwestia premiera. Gdyby to się wydarzyło w Szwecji, Danii, Norwegii, premier już dawno by się podał do dymisji, bo sam, bo nie tyle do niego, maile wysyłane do niego zostały ujawnione, ale także jego maile zostały ujawnione, co okazuje, co potwierdza jedynie, że sam również narusza zasady korzystania z tej korespondencji służbowej. I należałoby rzeczywiście przeprosić, należałoby pokazać, co się chce zmienić w jakichś regulacjach dotyczących procedur i tak dalej. To byłaby poważna reakcja poważnego ugrupowania. No ale to jest sitwa, która po prostu broni się wzajemnie, udając, że nic się nie stało. No, to jest dosyć skuteczna metoda, bo jeżeli byśmy spróbowali tak troszeczkę w swojej pamięci poskrobać i zobaczyć, ile rozmaitych skandali miało miejsce w ostatnich latach i do których my wracamy, o których my jeszcze pamiętamy. Kto dzisiaj myśli o prawdopodobnej łapówce za pośrednictwem Jarosława Kaczyńskiego wręczanej jakiemuś księdzu w związku z dwiema wieżami? Kto jeszcze myśli o 100 innych sprawach, które miały miejsce? W związku z tym oni po prostu liczą na to, że to przysknie, że to minie. To oczywiście trzeba wyciągać. W moim przekonaniu, wie pani, gdyby to było w jakimś innym kraju zachodnim, prasa by skoczyła im do garda i nie odpuściła do momentu, kiedy byłyby konsekwencje. Nie wyobrażam sobie odpuszczenia takiego skandalu. Proszę sobie przypomnieć, co zrobiono z Hillary Clinton, gdy okazało się, że ona robiła to samo. No właśnie o to chciałam zapytać, panie premierze, dlatego że wtedy, kiedy ta epicka wpadka Hillary Clinton się wydarzyła, to wtedy dla dobra tej sytuacji, dla jej wyjaśnienia i dla obywatelskiej informacji, prawa dostępu do informacji, opublikowano, o ile ja się nie mylę, około 2 czy 3 tysięcy maili, żeby pokazać właśnie, co tam się znalazło. Czy pana zdaniem te maile, oczywiście zupełnie hipotetycznie, no bo wiadomo, że PiS się na to nie zdecyduje, ale gdyby ktoś podchodził do tego odpowiedzialnie, to czy takie maile powinny zostać opublikowane? Nie, ja bym ich w sumie wszystkich bym nie publikował. Ja bym rzeczywiście, powiedzmy, ponumerował je od jednego do, nie wiem, ile tam, 1000, 2000. Napisałbym, że numer 158, 622 i tak dalej, i tak dalej zawiera informacje prywatne, które ze względu na ochronę prywatności, a że tam 1128 mail i tak dalej, i tak dalej zawiera informacje, które powinny być uznane za tajemnicę po prostu. I w związku z tym, mimo że one już zostały ujawnione, my tego nie będziemy powielali. Natomiast wszystkie pozostałe tak. Byłaby to również pewna forma ukarania, nie tylko respektowania prawa obywateli do informacji, ale forma ukarania autorów tych maili poprzez ujawnienie, o czym czasami o rozmaitych głupcach oni w tych mailach pisali. Bardzo często lekceważenie procedur, ja już nie chcę wracać do tego, co się wydarzyło w roku 2010, bo to są zupełnie niewspółmierne rzeczy, więc nie chcę być posądzona jakby o stawianie znaku równości, ale cały czas to lekceważenie procedur u nas w naszym państwie istnieje. My się w ogóle nie uczymy na błędach. Panie premierze, czy u nas po prostu, jeśli chodzi o naszą mentalność, coś jest nie tak? O co tutaj chodzi? Wie pani, to jest oczywiście bardzo poważny, taki głęboki problem. 25 lat temu na Kongresie Prawników Polskich jako minister sprawiedliwości na ten temat właśnie się wypowiadałem. Jaki jest stosunek Polaków do prawa, jakie są korzenie, źródła i tak dalej. No, często się mówiło w przeszłości, a to zabory, a to komunizm, a to rozmaite różne rzeczy. Wie pani, jedną z takich dosyć przekonujących dla mnie interpretacji jest to, że wtedy, kiedy w wielu krajach Europy Zachodniej, w końcu XVII i na początku XVIII wieku, w okresie absolutyzmu, uczono bardzo boleśnie ludzi respektu dla prawa. No w Polsce oczywiście nic takiego się nie działo i nie działo się również później. Tylko, że po 31 latach, czy 32 latach życia w państwie demokratycznym tego typu wytłumaczenia stają się coraz mniej wiarygodne. To są niestety wady, powiedziałbym, naszej klasy politycznej i tych ludzi, którzy zajmują się polityką. A może też tak, że którzy ich wybierają, panie premierze? No bo to jednak my wybieramy tych ludzi, prawda? No tak, oczywiście. Tylko dowcip polega na tym, że tu występuje sprzężenie zwrotne. Przywódcy, liderzy, politycy nie dają przykładu, takiego demonstracyjnego przykładu respektu dla prawa. W związku z tym inni nie czują się jakby pod presją.
żeby taki stosunek do prawa wykazywać. Przy czym oczywiście społeczeństwo mamy podzielone. No już wspominałem o tych dziesiątkach tysięcy ludzi broniących niezależnych sądów, praworządności, konstytucji i tak dalej. Więc jesteśmy w pewnym momencie pewnego procesu. Politycy w moim przekonaniu niezwykle destruktywnie wpływają na podnoszenie, wzmacnianie kultury prawnej i rozumienia tego, że prawo musi być respektowane. I tu stawiamy już kropkę. Panie premierze, dziękuję ogromnie za to spotkanie i za tę rozmowę. Były premier Włodzimierz Cimoszewicz. Do zobaczenia, dużo zdrowia i dobrego dnia. Dziękuję wzajemnie.